Pan Wojciechowski twierdzi, że on uratował polskiego chłopa, że w wyniku jego inicjatywy tam 2 czy 3 miliardów złotych Polska dostała dopłat do tego numeru, jaki wycięli ze zbożem i z innymi, i innymi przedsięwzięciami w otoczeniu rolnictwa. A nie mówi nic o tym, że jesteśmy niewolnikami Europy. My, polscy chłopi, którzy oni, politycy, tacy jak pan Wojciechowski i inni, bo również trzeba powiedzieć, że PiS też nic nie robi, żeby polskiego chłopa wyzwolić z niewolnictwa. Jest taka sytuacja, że dzisiaj w produkcji chleba razowego polski chłop z 1 hektara ma 2800 zł razem z dopłatami unijnymi, a niemiecki budżet z tego hektara w Polsce chleb wytworzony przez polskiego chłopa i przez polskiego konsumenta zjedzony ma 15 tysięcy euro z 1 hektara polskiej ziemi. Pomnóżcie sobie to razy 16 milionów hektarów, jaką kwotę to daje wyzysku, rabunku narodu polskiego. Tak, całego narodu, bo ta ciemnota w blokach z 5., z 10., z 15. piętra nie zdaje sobie sprawy, bo on idzie do marketu, jego nie obchodzi, dostanie 500 plus, czy nie dostanie, czy inne. Idzie i kupuje w markecie, ładuje i to wszystko wypływa do budżetu niemieckiego. I wy chcecie się konkurować z Niemcami? Niemcy wykupią cały polski majątek w krótkim okresie czasu. Tak było przed rozbiorami. W 1745 roku, gdy Fryderyk II zaczął kraść przy pomocy, podobny sposób, przy pomocy fałszywego grosza, do 1953 roku Polski nie było. Znikła z mapy świata potęga gospodarcza XVI-wieczna.